Park Narodowy Kauso powstał w 1980 roku w celu ochrony jednego z najstarszych lasów deszczowych na świecie. Ten wilgotny, tropikalny las deszczowy zamieszkują setki gatunków zwierząt, ptaków i owadów. Najczęściej wybieraną przez turystów atrakcją parku jest rejs po sztucznym jeziorze Jiulan, na który także się wybraliśmy, ale opowiemy o tym w kolejnym odcinku. Teraz zabieramy Was na nocne safari, ponieważ już po zapadnięciu zmroku jest to idealny czas na zwiedzanie dżungli, choć to bardziej uczta dla uszu niż oczu. Usłyszycie tam orkiestrę złożoną z samej natury, której główne skrzypce grają świerszcze, żaby i ptaki. Mówiąc Kauso, większość osób ma na myśli ogromne sztuczne jezioro w środkowej części Półwyspu Malajskiego, położonego około 100 km na zachód od miejscowości Surat Thani. Rzeczywistość jest nieco inna, bowiem jezioro nazywa się Jiulan, a Kauso to niewielka miejscowość położona około 15 km na południowy zachód od tego jeziora. Mieści się w niej kwatera główna Parku Narodowego. Poznacie ją, gdy zobaczycie ogromną bramę wjazdową. Za dnia park można zwiedzać samodzielnie, choć zaleca się skorzystanie z usług licencjonowanego przewodnika. Pamiętajmy, że w parku mieszkają nie tylko słodko wyglądające małpki, ale także groźne owady, pająki oraz tygrysy i niedźwiedzie malajskie. Nocne safari rozpoczyna się o godzinie 19:30. Wtedy przychodzą lub są zwożone samochodami grupy turystów chcące doznać dreszczyku emocji. Po opłaceniu biletu i wysłuchaniu kilku słów odnośnie zachowania w parku, poznajemy naszego przewodnika, od którego dostajemy latarki na głowę, tak zwane czołówki. Spacer odbywa się w całkowitym mroku. Tylko pod opieką przewodnika można zboczyć z głównej ścieżki w poszukiwaniu ukrytych w mroku zwierząt. Zadanie okazuje się być nieco problematyczne, ale nasz przewodnik dobrze wie, gdzie szukać. Po chwili znajduje zastygłe w bezruchu zwierzęta. Wkrótce sami uczymy się odkrywać pająki. Ich świecące oczy obserwują nas z każdego miejsca w parku. W końcu dostrzegamy langury, naczelne często spotykane w Azji Południowo-Wschodniej. Jednak powiedzieć, że je widzieliśmy, to nadużycie, ponieważ o tej porze już dawno śpią. Mogliśmy zobaczyć ich zwisające bezwładnie ogony. Po trwającym około 2 godziny spacerze wracamy do bramy głównej. Po drodze mijamy większą wycieczkę złożoną z turystów, którzy przyszli do parku bez wcześniejszych rezerwacji i oprowadzani byli w jednej grupie. My zarezerwowaliśmy zwiedzanie w hotelu, dlatego specjalnie dla naszej hotelowej grupy oddelegowano osobistego przewodnika. To jest prawdopodobnie już koniec. Generalnie bilans jest taki, że widzieliśmy jedną małpkę, a właściwie jej ogon. Dwa kameleony i potem mnóstwo pająków i jednego mojego węża, co było akurat ciekawe. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zasubskrybujcie kanał. Dajcie łapkę w górę i skomentujcie, bo to zwiększa nasze zasięgi. Co jeszcze warto wiedzieć o wiosce Kauso i zobaczyć w okolicy? Zabudowa wioski skupiona jest wzdłuż głównej drogi, choć zapewne to nie koniec ekspansji budowlanej. Przy bocznych drogach powstają nowe obiekty hotelowe. Najważniejsze z turystycznego punktu widzenia są restauracje i bary. Jest ich tutaj multum. Po sprawdzeniu kilku przybytków możemy polecić restaurację Bamboo Bistro oraz Pons. Wzdłuż głównej drogi znajduje się wiele sklepów, przeważnie z odzieżą i artykułami najbardziej potrzebnymi podczas podróży, ale są tu także gabinety odnowy biologicznej i pralnie. Niektóre gabinety masażu świadczą również usługi pralnicze. Warto wiedzieć, bo przy okazji masażu można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
Na skrzyżowaniu głównej drogi łączącej Surat Thani z Phuket jest niewielki sklepik. W rzeczywistości to mały dworzec autobusowy. Jeśli planujecie wybrać się w dalszą drogę, zapytajcie tutaj o możliwe opcje. Pani zaplanuje za Was wszystko. Wiemy, bo dzięki niej zaoszczędziliśmy 2 godziny jazdy autobusami. Opowiadamy o tym w filmie o podróżach po Tajlandii. Jeśli pójdziecie główną drogą w stronę Phuket, po kilku minutach dotrzecie do bezpłatnego punktu widokowego. Rozpościera się stąd panorama na niesamowite wapienne wzgórza. Udając się w stronę Surat Thani, dotrzecie do niewielkiej buddyjskiej świątyni. Szału nie ma, ale można ją zwiedzać. Wstęp dla osoby dorosłej to koszt 20 bahtów. Zatrzymaliśmy się w resorcie Las Orchideas. Znajduje się on mniej więcej w połowie miejscowości, a naprzeciwko jest sklep, pralnia i bankomaty. W resorcie do dyspozycji otrzymujecie uroczy domek ukryty w dżungli. Jest oczywiście klima, prywatna łazienka i spory taras z widokiem na naturę. Polecamy. Rejs tradycyjną tajlandzką łodzią w samym środku parku narodowego? Dlaczego nie? Jezioro Chiao Lan to sztucznie utworzony zbiornik ozdobiony setkami wystających z wody skał. Podczas kilkugodzinnej wyprawy odwiedziliśmy jaskinie, wodospady, a czas wolny spędziliśmy w ośrodku z pływającymi domkami. Zapraszamy!